dobrze. Technika mnie przerosła, bo wydawało mi się, że będę miała laptopa. Okazało się, że sala jest tak nowoczesna, że zupełnie jest inne rozwiązanie, do którego się będę musiała przyzwyczaić. A dodatkowo trzeba stać prosto, nie ściągając łopatek. Więc... Teraz nie wiem już o czym myśleć, czy żeby stać prosto, czy żeby mówić słabo. Ale jakoś postaram się to pogodzić. Chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć o używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Temat tej prezentacji jest niefortunny, ponieważ użyłam tutaj słowo uzależnienia, tak naprawdę w stosunku do młodych ludzi nie używamy określenia uzależnień, tylko te wszystkie eksperymenty z środkami psychoaktywnymi, pomimo że wydaje nam się, że niektórzy rzeczywiście spełniają kryteria uzależnienia, to traktujemy jako takie zachowania eksperymentalne wieku dorastania i tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby te czynniki chroniące na tyle wzmocnić, żeby uzależnienie to jakaś nie rozwinęła, bo w ogóle nie rozwinęło. W ramach reformy systemu leczenia uzależnień, poradnie leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży będą zmieniać nazwę, prawdopodobnie będą to poradnie profilaktyki i mam nadzieję, że to trochę odczaruje ten sposób myślenia, który jest chyba potrzebny, bo jak dalej Państwo zobaczycie, znalezienie uzależnienia u dziecka jest czasami wytłumaczenia wszystkiego, co się dzieje w rodzinie, a tak naprawdę jest to wypadkowo pewnych zjawisk, które rzeczywiście w tej rodzinie zachodzą. To jest prawda, że najszybciej narastające problemy zdrowotne wieku dorastania to są uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne. Jak myślicie Państwo, takim środkiem psychoaktywnym, który jest największym problemem społecznym, ale też wśród ludzi młodych, to jest jaka substancja? Jaka? Alkohol, właśnie. Narkotyki nas wystraszają. My reagujemy na nie jakoś wyjątkowo mocno i wiemy, że to jest coś, co jest zakazane. Jest zakazane również prawem, dlatego może łatwiej nam jest wokół narkotyków roztoczyć taką aurę czegoś złego, czegoś, co nie powinno się zdarzyć. Natomiast tak naprawdę ten środek psychoaktywny, który jest największym problemem wśród młodzieży, to jest alkohol dostępny w nieprawdopodobnej skali w tym momencie w Polsce. I co mówię jako mama nastolatków, albo właściwie jednego młodego dorosłego, drugiego nastolatka, niesamowicie dostępny dla młodych ludzi. To, żeby nastolatek, 15-latek, 16-latek kupił alkohol w sklepie sam, nie pod, nie z pomocą innego dorosłego, w ogóle nie stanowi żadnego problemu. Chciałabym też, żebyśmy, zanim przejdziemy do tego, jak sobie radzić, żeby lepiej zrozumieć rolę uzależnień przez młodych ludzi, o tym już mówiła Ola Starszymańska, ale na szczęście każdy z nas był nastolatkiem i każdy pamięta, mam nadzieję, jeszcze, jak to było w tym wieku dorastania. To jest bardzo trudny czas, bardzo dynamiczny. Oczywiście młody człowiek zmienia się pod względem biologicznym i o tym mówił pan profesor Kiepsak, na to też musimy być absolutnie uważni. W naszym zawodzie jest bardzo ważny ten wymiar psychospołeczny i ten czynnik, który będzie dążeniem do separacji, indywidualizacji i autonomii. To, co młody człowiek przeżywa, to bardzo silna ambiwalencja pomiędzy tym, czy być jeszcze zależnym od rodzica i korzystać z jego wsparcia, czy usamodzielniać się, starać się separować od rodzica, rozwijać własne poglądy, własne zainteresowania
i tak naprawdę znaleźć się na nowo w grupie rówieśniczej, ale już wykorzystując swoje własne umiejętności, a nie wsparcie rodzica. To jest okres kształtowania się poczucia tożsamości, kształtowania się systemu wartości i poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie. Oczywiście łatwiej jest, kiedy to się wszystko dzieje przy wsparciu dorosłych i to, co mówiła pani doktor na początku, efekt tego, jak przebiega wiek adolescencji, to tak naprawdę jest wypadkowa relacji rodzicielskich od najmłodszych lat z dzieckiem. To w ogóle tak nie działa, ale chyba tutaj jesteśmy w takim gronie, że tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, natomiast trzeba to tłumaczyć rodzicom, których kompetencje wychowawcze nie są duże. Nie są duże dlatego, że one są zupełnie inne. I teraz na zasadzie modelowania tego, jak myśmy byli wychowywani, a tego, jak mają być wychowywane te nowe pokolenia przez tych młodych rodziców, to jest zupełnie inny styl wychowania. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były lata 70., kiedy wybór na śniadanie to był taki, czy zjeść kaszę mannę, czy zjeść rozkwitlone. Dzisiaj wyborów jest po prostu co niemiara. Każdy wybór to jest stres. Świat się zmniejszył, on jest bardzo mały, jest tak naprawdę dostępny na wyciągnięcie ręki, a poprzez nowe technologie zalew tych bodźców jest bardzo, bardzo duży, ale młodemu człowiekowi dostęp do nowych technologii ułatwiają rodzice. Ja nie chciałam dziecka dwuletniej, ani trzyletniego w sklepie, żeby kupowało smartfona. Państwo widzieliście? Nie, no nie ma takiej możliwości, na szczęście. To zależy od dorosłych. My lubimy oczywiście mówić o tym, że ta dostępność nowych technologii jest bardzo duża i że ci młodzi ludzie w nią osiągają, ale tak naprawdę to my dorośli dajemy nowe technologie. Tak samo jak dajemy wiedzę na temat środków psychoaktywnych. No ale właśnie to, co się dzieje w rodzinie, co później skutkuje, jak wygląda okres dorastania, no to przede wszystkim to, że kiedy sprawują rodzice opiekę nad dzieckiem, to konsolidują się w ramach tej misji swojej życiowej i to powoduje wygaszanie konfliktów małżeńskich. Natomiast w wieku adolescencji, kiedy wygasza się funkcja rodzicielska, te konflikty w parze małżeńskiej, czy w parze rodzicielskiej, bo to niekoniecznie para małżeńska, mogą się nasilać. I teraz, jeżeli do tego dodamy tą możliwość wieku dorastania i możliwość, która zaczyna się dziać w parze rodziców, to dodatkowo temu młodemu człowiekowi nie jest łatwo. Pojawia się duże ryzyko pojawienia się różnych zagrożeń utrudniających ten rozwój. Jednym z nich to jest właśnie używka chemiczna szeroko rozumiana. To, jak ten młody człowiek przejdzie kryzys, będzie zależało od tego, jak będzie wyglądało jego dorosłe życie, jak on będzie sobie radził, przede wszystkim, czy będzie taką obronną ręką i będzie zdrowym człowiekiem, czy pojawią się właśnie w wyniku tego okresu adolescencji, który będzie w jakiś sposób zaburzony, pojawią się różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Jeśli chodzi o używki chemiczne, to w ogóle używanie środków psychoaktywnych, czy to alkoholu, czy narkotyków, czy tak zwanych nowych narkotyków, w sensie dopalaczy, co by to nie było, jest nielegalne. Oczywiście istnieje bardzo duże przyzwolenie na używanie nikotyny i alkoholu, chociaż te kampanie społeczne wokół nikotyny wydaje mi się, że powodują, że jednak ci młodzi ludzie, obserwując tak środowisko, palą mimo wszystko coraz mniej. Zależy to pewnie od grupy również.
rówieśniczy, bardzo różnie się to układa. No i oczywiście im niższy wiek inicjacji, tym większe ryzyko uzależnienia. Na ten moment, kiedy CEDOS zbadał młodzież w szkołach ponadpodstawowych, okazało się, że w ostatnim miesiącu poprzedzającym badanie 66% osób używało piwa. To bardzo dużo. 13% narkotyków. Chociaż pocieszające jest to, jeżeli porównamy dane z 2018 roku, bo to, co powiedziałam, dotyczy roku 2021, ponieważ tam ten procent osób używających piwa miesiąc przed badaniem to było 74%. W mediach pojawia się taki trend nieużywania alkoholu, bo są pierwsze lokale, które w ogóle nie serwują alkoholu, gdzie bądź ludzie się spotykają. To dotyczy na razie dużych miast, ale mam nadzieję, że ta moda przyjdzie też do nas. Jeżeli chodzi o tą diagnozę, która jest bardzo złożona, to w przypadku młodego człowieka musimy się mocno zastanowić, czy to, co on prezentuje, co łatwo nazywamy uzależnieniem, w zasadzie bez względu, czy to dotyczy uzależnień chemicznych, czy to dotyczy uzależnień behawioralnych, to jest pytanie, czy to jest używanie rekreacyjne, czy używanie szkodliwe, czy to już są takie cechy uzależnienia, no co raczej, czego będziemy szukać raczej u tych osób przekraczających tą magiczną drogę pomiędzy 17 a 18 roku życia. Ale no, staramy się, żeby do 18 roku życia nie mówić o uzależnieniu dzieci i młodzieży. Diagnoza wymaga zupełnie odmiennego podejścia klinicznego. Doktor Laska mówiła, jak prezentują się objawy depresji u młodego człowieka, które mogą być dosyć mylące, jeżeli będziemy je podróżować z objawami depresji u ludzi dorosłych. Ale w stawianiu jakichkolwiek diagnoz w wieku rozwojowym musimy wziąć pod uwagę to, co jest tak naprawdę normą wieku dorastania, a co będzie już czynnikiem jakimś niepokojącym. Ważne, żeby zachować tutaj balans i nie stawiać z jednej strony diagnozy tam, gdzie nie trzeba, z drugiej strony nie przeoczyć pewnie zachowań, które rzeczywiście mogą w przyszłości rodzić problemy. Ale tu ze mną na sali jest pan dr Zwierzchowski, kierownik poradni leczenia uzależnień, który wiele razy rozmawialiśmy i jesteśmy zgodni co do tego, że my w poradni za zgodą pana kierownika przyjmujemy osoby takie 16-letnie, prawda, że to się takie osoby zdarzają. I mamy takie doświadczenie, że rodzice bardzo chcą, żeby dziecko do nas przychodziło, żeby ten problem uzależnienia został zdiagnozowany, bo to wszystko wyjaśni. Natomiast no, staramy się to robić w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie ma już innej drogi pomocy, ale tak naprawdę najskuteczniejszą formą radzenia sobie w takich sytuacjach jest terapia systemu rodzinnego. Jak myślicie państwo, czy to jest taka terapia, z której rodzice chętnie korzystają? Nie, bardzo niechętnie. Myślę, że to też wydaje czasami z pozycji szkoły, kiedy wychowawca, nauczyciel chce rozmawiać z rodzicem, współpracować, a jest po stronie rodzica niechęć, prawda? I taka reakcja bardzo nerwowa na jakąkolwiek sugestię czy uwagę ze strony nauczyciela. To samo jest w naszym przypadku, że terapia rodziny jest bardzo trudną formą. Rodzice muszą wtedy rozważyć relacje między sobą, relacje z dzieckiem i to przerasta możliwości wglądu niektórych osób, albo wielu właściwie rodziców. Jeżeli stawiamy diagnozy dotyczące nadużywania czy zgodnego używania substancji psychoaktywnych, to najpierw musimy przepatrzeć zdrowie fizyczne tego młodego człowieka, zdrowie psychiczne, jak on funkcjonuje w życiu społecznym, relacje w rodzinie, osiągnięcia w nauce. I dopiero te zachowania nieakceptowane społecznie, dlatego że one czasami są, albo
właściwie zawsze, są wypadkową tego, co się dzieje w pozostałych obszarach. Sięganie po środki psychoaktywne nie dzieje się bez powodu. Dlatego warto zastanowić się, może to jest trochę podobnie jak pan profesor, pan mówił, panie profesorze, że do dziecka się nie mówi wyprostuj się, bo to nic nie da, tylko trzeba mu wskazać rozwiązanie. Podobnie u nas jest, że nie mówimy, nie bierz, bo to jest złe, prawda? Nie bierz alkoholu, bo on jest zły i bierz narkotyku, bo on jest jeszcze gorsze, że w ogóle nie o to chodzi, tylko ważne jest, żeby dotrzeć do tego, jaką funkcję w ogóle pełni konsumpcja tego młodego człowieka. Oczywiście są pewne czynniki, dosyć duża grupa, które są tymi czynnikami zagrażającymi, jeśli chodzi o rozwój uzależnienia w przyszłości, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się na zasobach. Z tych zasobów najczęściej w literaturze spotyka się na przykład styl opieki rodzicielskiej, czyli to, w jaki sposób rodzice wspierają dziecko, czy uczą sposobów zaradczych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, wspierają umiejętności różne, życiowe, ale też, zobaczcie Państwo, jest tutaj cechy rodziny, czyli nie tylko to, jak ta diada rodzicielska się do dziecka, ale też jakie w ogóle są relacje w rodzinie, jakie są relacje między rodzeństwem, między dziadkami, jakimiś się ciotkami, wujkami i przede wszystkim między samymi rodzicami. To im są lepsze, tym bardziej jest to czynnik ochrony stosunku do dziecka, bo to nie dzieje się nagle w życiu nastolatnim, tylko jest jakby efektem tego, czego dziecko doświadcza. Przy tych czynnikach chroniących wymienia się też funkcje szkoły, a myślę, że ta debata, która się toczy, jak szkoła powinna wyglądać, to nie ma takiego mądrego, który wie najlepiej, jak to powinno być. Wiemy, że to, co jest w tej chwili, jest do końca dobre, biorąc pod uwagę właśnie ten zmieniający się świat. Przywołany już tutaj profesor Kępiński, wybitny psychiatra polski, on w latach 60. mówił, że pojawienie się transportu miejskiego, komunikacji miejskiej w Krakowie jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego, ponieważ powoduje zbyt szybkie przemieszczanie się. Był tym bardzo zaniepokojony. No to co by powiedział, gdyby żył dzisiaj, prawda? Że to tempo życia, dostępność, nie wiem, no wszelakich dóbr, jakich tylko potrzebujemy, jest tak duża, że umiejętność selekcjonowania tego i dopuszczania do siebie tylko istotnych rzeczy, a równocześnie do naszych dzieci, no to jest zupełnie inna jakość wychowania, przygotowania młodego człowieka. To, co podkreśla się jako czynnik ochronny, to współpraca szkoły, taka wewnętrzna pomiędzy nauczycielami, pedagogami, psychologami, rodzicami czy innymi opiekunami dzieci, ale też bardzo dużo jest takich elementów w literaturze, które podkreślają to, że cały czas w polskim systemie szkolnym dominuje za dużo kar i za dużo uwag, że jest za dużo represji. Z drugiej strony nauczyciele mówią o tym, że ta ogromna podstawa programowa, którą trzeba realizować, no, wymaga pewnego sposobu prowadzenia lekcji i pewnej karności w tym wszystkim. No, gdzie jest do tego klucz? Trudno powiedzieć. Ja w tym roku byłam na wakacjach w Finlandii i miałam przyjemność być w Bibliotece Centralnej w Helsinkach. To jest takie miejsce niezwykle, które skupia w jednym budynku nie tylko bibliotekę, taką jaka mieści w naszym wyobrażeniu, ale też różne takie miejsca rozwoju społecznego, czy rozwoju różnych aktywności, czy zainteresowań, gdzie można przejść tego doświadczyć. Są na przykład studia nagraniowe, ale równocześnie instrumenty do wypożyczenia. Nie trzeba mieć na nich grać, co jest ciekawe, bądź ludzie mogą po prostu przyjść i próbować.
Są pokoje z maszynami do szycia, można pożyczyć druty i wełnę. Są takie miejsca spotkań, jakieś schody, jakieś salki, gdzie ludzie mogą się spotkać i być ze sobą. I nie ignoruję w to, co oni robią, natomiast nie wygląda na to, żeby cokolwiek robili złego. Więc wspomaganie tego systemu edukacyjnego, rozwoju zainteresowań i takich relacji społecznych jest chyba bardzo istotnym czynnikiem. To, o czym się dużo mówi w ostatnim czasie, to jest profilaktyka pozytywna. A chodzi mi o to, żeby umieć wspierać i budować młodego człowieka odporność psychiczną. Może to nie do końca o to chodzi, żeby powiedzieć, jak są środki psychoaktywne złe, prawda? Państwo w takiej naszej przestrzeni funkcjonują tak zwane teatry profilaktyczne, które dosyć chętnie są realizowane przez różne instytucje, w tym szkoły, natomiast one nie mają żadnego aspektu profilaktycznego. One rzeczywiście wzbudzają emocje, ale są profilaktyką nieskuteczną. Natomiast to, co jest skuteczną profilaktyką, to właśnie uodpornienie na ryzyko, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniem, zapobieganie czy umiejętność zapobiegania takiej lawinowej reakcji łańcuchowej na negatywne doświadczenie, że stało się coś złego, no to już nie warto, to jeszcze coś złego, jeszcze coś złego, właściwie trudno się z tego wydostać. Formułowanie celów w kategoriach pozytywnych, promowanie kompetencji i zasobów, czyli właściwie cały czas szukanie tego, co u tego człowieka jest dobre. Widzę w tym bardzo duży wpływ takiej psychologii humanistycznej i wiary w to, że jeżeli wierzymy w to, że ta osoba ma w sobie dobro, ma w sobie pozytywne cechy, to ona zaczyna się zachować zgodnie z tymi cechami, a nie odwrotnie. Natomiast młody człowiek sam tych cech nie znajdzie, jest to ogromna rola i rodziny, i szkoły, i w ogóle społeczności lokalnej. Ja pamiętam takie doświadczenie, często nie mówię na konferencjach, więc być może Państwo już słyszeli, że mieliśmy przyjemność się spotkać, jak mój starszy syn, no teraz ma 22 lata, ale kiedy był w pierwszej klasie, przyniósł takie zalecenia, właściwie takie zakazy, czego nie wolno robić na przerwach. Nie wolno było biegać, skakać po schodach, w ogóle chodzić po schodach, siadać na parapetach i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Siedzieć taki zafrasowany nad tą kartką, miałby do niego, a co ty tak Mikołaj myślisz? No wiesz, tak sobie myślę, wolałbym dostać kartkę, na której by było napisane, co ja mogę robić. I to jest właśnie ta profilaktyka pozytywna, prawda? Że my bardzo tak myślimy zakazem, ten zakaz nam łatwo przychodzi, natomiast ciężko nam przychodzi dowartościowanie, wspieranie mocnych stron, szukanie mocnych stron tam, gdzie nie widać ich wcale na pierwszy rzut oka. Do tych czynników ochronnych bardzo bym Państwa chciała przekonać, chociaż jestem pewna, że wielu z Was nie muszę przekonywać, bo pewnie jesteśmy blisko tej samej filozofii pomagania, żeby jednak profilaktykę opierać na tej perspektywie czynników ochronnych. One są dużo bardziej skuteczne niż modele oparte na ryzyku. To są lepiej dostosowane strategie do zmieniającego się świata, ponieważ w tym pędzącym świecie to, co jest dla nas mocne, umiejętności radzenia sobie z nowością, ze stresem, to jest to, co nas chroni w ogóle, ogólnie nasze zdrowie psychiczne. Kiedy koncentrujemy się na mocnych stronach młodych ludzi, to tak naprawdę umożliwiamy im realizację zadań rozwojowych na dziad. Także jeżeli zadania rozwojowe z jednego wieku nie są zrealizowane, to ciężko zrealizować kolejne. Wspieranie ogólnych umiejętności życiowych. Właśnie bardzo mi się podobało to finalnie, że na przykład można się nauczyć przyszywania guzika. Ja pamiętam,
takie mieliśmy zajęcia w szkole ZPD. Ja do dzisiaj pamiętam, że są różne techniki przeszywania guzika, bardzo mi się to przydaje. Teraz takich lekcji nie ma, a szkoda, bo one były bardzo przydatne. Bo na przykład taka lekcja, na której będzie można się nauczyć pisać CV albo nie wiem, jakichkolwiek, jak zrealizować podróż moich marzeń, jak sobie wybrać połączenia, jak zarezerwować miejsca do spania. To są takie umiejętności, które wydaje mi się powinniśmy uczyć, no ale to musi chyba zmienić cały system edukacji. To wymaga czasu i pewnie nie stanie się z roku na rok. Obecność dorosłego mentora, który będzie rozwijał relację partnerską, wskazywał te mocne strony, budował poczucie bezpieczeństwa i powodował, że młody człowiek będzie się dzielił otwarcie tym, co go boli. To jest bardzo ważny czynnik ochrony. Ja nie wiem, no, raz to są rodzice, raz nie są rodzice, to wszystko zależy. Jeżeli jesteśmy nieobecni w życiu młodego człowieka, kiedy on jest mały, to nagle nie możemy przylecieć jak z kosmosu w wieku, kiedy on ma 18 lat, bo on nas nie zna. Więc bycie z dzieckiem, przebywanie, uczenie się go, modelowanie przede wszystkim, to są te czynniki, które są czynnikami ochronnymi. Ta profilaktyka pozytywna to jest w tej chwili taki centralny punkt profilaktyki i na tym skończę, bo skończył mi się też czas, nie chcę go przeciągać, ale chciałabym, żeby z Państwem został ten slajd, bo myślę, że w tym tkwi ta strategia pomagania dzieciom, które są młodzieży narażonym na rozwój uzależnienia. Jeżeli będziemy wspierać to, co jest z nich dobre, to jest mniejsza szansa, że rzeczywiście używka zdominuje ich życie w przyszłości.